Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa V3. Jesteśmy podczas szóstego procesu losowego. Wow, co to świeciło tutaj? Prawie, aha, to są... Co to jest? To jest raczej aura rozwijająca się wokół tej? Patrzcie, czy są rzeczy, to jest peruka Nagito, to jest Asahiny, Hajime, to Peko. What the fuck? Wiesz co? Generalnie sobie troszkę przemyślałem i się mocno zastanawiam nad tym, jaki będzie, że tak powiem, plot twist. Dlaczego Junko tutaj jest, co się okaże. I mam parę teorii. Każda jest bardziej absurdalna od poprzedniej. Ale taka najbardziej logiczna jest taka, też nie umiem jej do końca wytłumaczyć, że są pewne zawirowania czasowe. W sensie, nie o końcu bym powiedział, że to się dzieje po wydarzeniach... Kurde, z jednej strony to głupio brzmi, ale ja naprawdę się zastanawiam, jaka jest jakby kolejność wydarzeń gry, prawda? Czy ta gra jest jakby ostatnią w sensie chronologicznym, czy być może to jest jakiś prototyp, być może arcja tej gry się zaczęła po wydarzeniach 1, 2 i anime, ale zostaliśmy przeniesieni gdzieś indziej. Nie jestem pewien i po prostu przez to się trochę zastanawiam, ale... Zobaczymy. Nie spekulował wyjątkowo. Myślę, że po prostu arcja sama się rozwinie, będziemy to przeżywać na bieżąco. I jakoś tam na tym wyjdziemy sobie, bo w innym przypadku po prostu. Jakby nie ma innego przypadku, nie ma innej drogi, ścieżki. Pamiętamy, jak zgłaszaliśmy się jako utalentowani uczniowie do Hogsmeade Academy. A to nie jest to, co jest tu zapisane. Wcale nie były przyjmowane. Nie były przyjmowane takie zgłoszenia. Wszyscy uczniowie byli po prostu wyszukiwani. Wyszukiwani? Nigdy o tym nie słyszałem. Nie zostałem wyszukana. Ja sama zgłosiłem się do Hogsmeade Academy. Ja też. Zostałem wybrany, żeby przyjść do Hogsmeade. Tak, przynajmniej pamiętam. Mówisz, że źle to pamiętamy? A co jeżeli ta książka się myli? Tacy badacze też popełniają błędy. Może, ale nie biorę to wszystkiego z książki. Są też inne dowody. Inne co? The killing game we're in now is one that began with Hogsmeade Academy. Zobaczcie, gra, w której jesteśmy teraz, jest to, która zaczęła się w Hogsmeade Academy. Okay, co to oznacza? This is the third game after Hogsmeade and Jabberwock Island. Więc to jest trzecia gra po Hogsmeade i Jabberwock Island. A pamiętasz, co powiedział Rantaro? Właśnie! Dlaczego on powiedział, że on był w jakiejś grze? To mnie tak zastanawiało, że to jest po prostu głowa mała. Jak wielka rozpina do głowy mojej została włożona. Cóż, prawda jest taka, że to nie jest moja pierwsza zabójcza, twoja pierwsza zabójcza gra. Jesteś Ultimate ocalałym. Przetrwałeś ostatnią zabójczą grę. Ale właśnie. Kiedy ta gra mogła być w ogóle jakby wymyślona? Czemu to w ogóle zostało wymyślone? Czy my naprawdę jakoś jesteśmy całkowicie zmieszani, jeżeli chodzi o czas? Ale imię Rantaro nie było w liście uczestników poprzednich gier. On nie był obecny w dwóch zabójczych grach, które mi instruowała Junko. Więc w jakiej zabójczej grze brał udział Rantaro? Nie jestem do końca pewny, ale to coś zdecydowanie się nie zgadza, co nie? A ta niezgodność nie zatrzymała się tutaj. Kokichi jest też... To, co on powiedział, też jest podejrzane. To, co on mówił, też jest... Nie trzyma się kupy? O, nie trzyma się kupy? No nie gadaj. Pamiętamy Kokichiego jako... pozostałość rozpaczy. Ale nie sądzę, że to była prawda. On nie był pozostałością rozpaczy. On nie był pozostałością rozpaczy, to dla mnie nie jest żadna szokująca wiadomość, to swoją drogą. Dla mnie to jest takie, powiedzmy, w miarę normalne. Przynajmniej tak mi się wydaje. No,
No bo... On tylko to powiedział, no co jeszcze na to wskazuje? To niemożliwe, on zdecydowanie był pozostałością rozpaczy. Pozostałości rozpaczy były tymi, którzy próbowali zatrzymać Gopher Project. A Kokichi był ich przywódcą. Jeżeli on był tym, kto przewodził pozostałościami rozpaczy, to on musiał być od razu za samą Ultimate rozpaczą. O ile mówił prawdę. Tak, on kochał mnie bardziej niż kogokolwiek. Wiecie, taka obsesja z ukrywaniem się w krzakach. Więc gdzie jest twój dowód, że on nie był pozostałością rozpaczy? No właśnie, gdzie twój dowód, Kokichi? Shuichi. Kokichi. Dowód, że Kokichi nie był pozostałością rozpaczy. Jego film z motywem? Chyba tylko ta pasuje, prawda? Tak. Motyw wideo, film z motywem, który znaleźliśmy w jego pokoju. Kokichi Oma, Ultimate Najwyższy Lider. On spodobał szaleństwo na świecie jako lider sekretnej organizacji DICE. A przez chaos mam na myśli śmieszne, niekryminalne zbrodnie i bezbolesne pranki. Znaczy się, jak Kokichi miał swoich lojalnych błaznów, z którymi którzy dla niego pracowali. Te błazny byli dla niego przyjaciele czy rodzina. Najważniejsi ludzie w jego życiu. Organizacja złożona wokół śmiesznych żarcików i zbrodni, które... Znaczy, śmieszne zbrodni, które zabraniają morderstw. A oprócz tego grupa miała tylko 10 ludzi. 10 chłopa. To zdecydowanie za mało na tą samą grupę, która sabotowała Gopher Project. To znaczy, że nieważne jaką grupą przychodzi Kokichi, to nie była pozostałość jej rozpaczy. Jego film z motywem zdecydowanie nie pasuje do naszych wspomnień. Wspomnienia, które mamy o Kokichi jako pozostałości jej rozpaczy, muszą być też fałszywe. Masz na myśli, on nie był pozostałością rozpaczy? To niemożliwe. Jak ja o tym pomyśleć, nie słyszeliśmy to nigdy bezpośrednio od niego. To wciąż nie jest możliwe. Kokichi nie powiedział nam tego, ponieważ on nie dostał tym flashback lightem. I ten samo Kaito. Junko? Nadzieja? Rozpacz? Kaito wydało się nie wiedzieć nic o pozostałościach rozpaczy czy Junko Enoshimie. Jeżeli byliby odkryci, byliby narażeni na to światło, może by poznali prawdę. Może lepiej, że nie byli. Myślę, że ludzie, którzy nie byli pod wpływem Flashback Lighta, się mylili. He? Co masz na myśli? Wszystkie te dziwne nieścisłości pochodzą ze wspomnień, które mamy z Flashback Lightów. Więc Flashback Lights są przyczyną? Znaleźć klasę, która wytwarza Flashback Lighty, prawda, Shuichi? Tak, i zauważyłem coś bardzo dziwnego. Powiem wam, że od jakiegoś tak połowy piątego procesu postać Shuichiego zaczęła się robić tak zajebiście fajne dla mnie, że to jest dla mnie aż zaskakujące. Jeżeli bym go... Wiecie, jak to jest, Makoto, chodzimy, to były takie pionasty trochę, które są bardzo specyficzne i bardzo takie ogólne, żeby każdy gracz mógł się jakoś wczuć w postać głównego antagonisty. A Shuichi w pewnym czasie, jak na początku był straszną pizdą, Kaede go troszkę z tej pizdowatości wyciągnęła, on zdjął tą czapkę, zaczął się stawać coraz bardziej solidniejszy, coraz bardziej dociera do tej prawdy, a teraz on jest jebanym wojownikiem po prostu tej nadziei i prawdy i mi się to zajebiście podoba. Właściwie zrobiłem mały eksperyment z urządzeniem ukrytym w pokoju.
pozwoliło mi to wybrać wspomnienie, które Flashback Light odkryje. Ale niektóre wspomnienia były nieścisłe z pozostałymi. Na jednym było napisane, są ocalali, na innych nie ma ocalałych. Dziwne, prawda? Flashback Light pomógł nam odkryć te wspomnienia, odzyskać. Mieliśmy przypomnieć sobie prawdę, której zapomnieliśmy, a powinna być tylko jedna prawda. Ale wtedy opcja zbrania zupełnie sprzecznego wspomnienia nie ma żadnego sensu. Więc co chcesz powiedzieć? Flashback Light nie jest do odkrywania, do odzyskiwania wspomnień. To chcesz powiedzieć? Więc po co był? Po co był, No dalej, powiedz im. Dlaczego był Flashback Light? Żeby namieszać nam w głowach jakoś. Dlaczego był używany Flashback Light? Dlaczego mogliśmy wybrać inne wspomnienia? Co to znaczy, że wspomnienia mogły się ze sobą sprzeczać, mieć sprzeczności? Jeżeli wszystko to złożymy razem, to ma sens. Będziemy mogli zacząć prawdziwą prawdę. O kurwa. A jakie jest pytanie? O Jezu, nie wiem, co Flashback Light robi ze wspomnieniami? Dodaje? Ale jak to może słowo? Jest litera, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 liter. Oj, dobra. Jest A literka, a jest A. Nie, to nie będzie Adlink. No to w ogóle nie miałoby sensu. Raczej nie strzelać w różne literki, wiecie? Spróbujmy od samo tych. A? To jest było I chyba? I. I ty, im. Dobra, co to może ze słowo? Jest L literka gdzieś? L? Implant? Dodaję? Znaczy ten jakby... Tak? Nice! Implant, okej. Okej, to nie było takie złe jednak. Zastanawiam się nad słowem, bo chodziło o... Tak, dokładnie. Flashback Light nie mają nam pomóc przypomnieć czegokolwiek. To jest narzędzie do takiego implementacji, czy do takiego dodawania, wytwarzania fałszywych wspomnień. Wytwarzania wspomnień? Implementacji, no nie wiem, jak to dobrze tłumaczyć. Tak, wspomnienia, które można wybrać do Flashback Lighta, nie były prawdziwymi wspomnieniami. To były wspomnienia, które zostały do nas na serwer wsadzone. Dlatego zawartość tych wspomnień miesza się ze sobą. Czyli właściwie wszystko, co pamiętam, może być kłamstwem, prawda? Właściwie wszystko, co pamiętam, pamiętam z Flashback Lightów. Może my nie jesteśmy na stacji kosmicznej? Może wcale nie ma tylko 16 ocalałych ludzi. Znaczy, to jestem pewien właściwie. Może te wspomnienia z meteorami i cała reszta to jest tylko jakieś, nie wiem, wspomnienie. Ale kto by to robił, po co? To wygląda jakieś takie ponure show. Takie ponure jakieś, nie wiem... wiecie, co się Jigsaw robił w serii Piły. Gdzie po prostu... To jest taka jedna wielka tortura, która ma doprowadzić, że albo się to, które przeżyje i się coś tam poświęci, w tym wypadku przyjaciół, albo się nie poświęci i się zginie. Wow. A może też zginąć podczas tego poświęcania. Kiedy zostaliśmy... Kiedy został nas użyty Flashback Light, te wspomnienia stały się dla nas prawdą.
wspomnienia, które odzyskaliśmy z Flashlightami, są nieprawdziwe. To wszystko są fałszywe wspomnienia. Wszystkie były kłamstwami. Kłamstwami! O, cóż, to ogromna prawda! Jeżeli wspomnienia z Flashlightów są kłamstwami, to wszystko jest kłamstwem! Całe napięcie i... budowa klimatu była po nic. Możecie w to uwierzyć? Terby w ogóle nic nie miały sensu. Cóż, właśnie o to chodzi. Kłamstwa są jak kula śniegu. Im bardziej się je przewinie, tym większe się stają. Im większe są, tym większa zabawa i szok jest, kiedy są odkryte. Dlatego wszystko od tego momentu było kłamstwami. Taka jest prawda. Też myślę, że nie do końca. W sensie... Jeju, to by było strasznie bez sensu. W sensie... No nie do końca, ale no byłoby bez sensu trochę. Wspomnienia z Flashback Lightów były po prostu kłamstwami? Tary będzie już widzi. Flashback Lighty nie odzyskują utraconych wspomnień. To są narzędzia, żeby implementować nowe. Światło emituje informację, która została przekonwertowana w falę światła. To światło jest wysłane falą prosto do mózgu, powodując coś w stylu fenomenu déjà vu. Déjà vu. Mózg jest zmieszany i myśli, że informacja, którą otrzymał, stała się w przyszłości. Byliśmy po prostu oszołomieni. Na przykład, wasze wspomnienia bycia uczniami Hobbs przed Academy? Fałszywe! Widzicie? Okej, może źle wybrałem tam w którymś mingierce, ale to nie chodziło o to, że wszyscy są uczniami Hobbs przed Academy. To też było kłamstwo. To było w jakiejś non-stop debate, o ile dobrze pamiętam. Widzicie? Ja byłem po prostu o krok do przodu od gry. Dziękuję. Nie macie nic wspólnego z Hobbs Peak Academy. Nikt z nas nie był tam uczniem. To były fałszywe wspomnienia. Nie jesteśmy uczniami z Hobbs Peak? Tak, to wszystko było fałsz. Patrząc w przeszłość, to był błąd, że przypomniałem wam o Hobbs Peak. Początkowo nie chciałem dawać wam tych wspomnień, ale... Spieszyłam się, przeoczyłam te nieścisłości, więc wszystko odkryliście. To jest beznadziejnie najgorsze. Więc dlatego Kokichi musiał zginąć? Dobra, robota, panie detektywie. Załapałeś. Jedynym powodem, na którym myśleliśmy, że Kichi jest pozostałością rozpaczy, był Flashback Light. Ale on powiedział, że był liderem kultowej organizacji. To było kłamstwo, które on sam wymyślił. On chciał być geniuszem. Chciał, żebyśmy uwierzyli w to. Dlatego zginął. No też zginął, ale skłamał. Tak siak, muszę wam przyznać. Pamiętacie o tym kulcie, o którym wspomniałem wcześniej? Liderem jestem ja. Ha? Co oznacza, że geniuszem, który przemycił Monokumę na arkę, jestem ja. On był uzurpatorem roli geniusza, a robiąc to, stał się takim kolcem po ich stronie. Więc żeby się to pozbyć, geniusz współpracował z jego kłamstwem. Geniusz manipulował nami, myśląc, że Kokichi jest pozostałością rozpaczy. W tym samym czasie, jak każdy przypomniał sobie Hobbs Peak Academy, sprawiło to, że wzięliście go za pozostałość rozpaczy. Używaliście Flashback Lightów, żeby nas kontrolować? Więc powodem, dla którego próbowałem zabić Kokichiego było... Byłaś kontrolowana przez fałszywe wspomnienia. Jak taka... Co to jest Patty właściwie?
marionetka. Jak to dokładnie można przetłumaczyć? Kit, aha, kit. Cynaś? What the fuck is cynaś? Czyli to kłamstwo w rękach geniusza. Ale Marki nie była jedyna, która była kontrolowana. Wszyscy byliście. Pamiętacie, kiedy Krokici odkrył wam prawdę o zewnętrznym świecie? Wszyscy wpadliście w rozpacz, nie mogliście nawet skupić się za zabójcie trze. Żebyśmy z tego powstali, ty... Dałem wam wspomnienia bycia uczniami Hope's Peak Academy, symbolami nadziei. Żebyście wszyscy mogli poczuć rozpacz. Skontrolowaliście nas fałszywymi wspomnieniami? Cóż, to nie były tylko wspomnienia. To nie było tylko to wspomnienie, to było każde ze wspomnień. Nowe zagadki, prawdy, które przykładały się na motywację. Motywacja napędza historię. Wszystko w Flashback Lightach było po prostu motywacją, żebyś parli naprzód. Ale to chyba była fałszywa motywacja. Wy idioci byliście oszukiwani przez bezsensowne kłamstwa. Ten proces klasowy też taki był. Dlaczego byliście tacy zmotywowani, żeby to zrobić? Ponieważ dostaliście wspomnienia z jednego z Flashback Lightów, racja? Czy to też były wspomnienia, których użyliście, żeby nas kontrolować? A co sobie z nich przypomnieliście? Przypomnisz mi? Na początku? Uciekaliście Gopher Projectem, ostatnią nadzieją ludzkości. A wtedy akceptowaliście odważnie swoje przeznaczenie. Dostawaliście dobre życzenia od rodziny i przyjaciół? I teraz pamiętacie, jak się tu dostaliście? Pamiętacie, że została powierzona wam nadzieja ludzkości, racja? Pamiętanie wagi tej nadziei powinno sprawić, że będziecie silniejsi. Muszę uciec, nigdy się poddam. Nie dam się pokonać geniuszowi. Choć Kaito i Kokichi byli zginęli, a Kibo zaczął zachowywać się jak psychol. Nie podaliście nadziei. Chcieliście stawić czoła zabójczej grze, racja? Kontrolowałeś nasze emocje? Nawet nasze jakby chęci do pokonania geniusza? To jest zabójcza gra. Gra o śmierć, gdzie emocje płyną jak krew. Jeżeli uczestnicy próbują dać się wszystko, żeby przetrwać, to nie jest zbyt ekscytujące. Wszystkie wspomnienia były fałszywe? Więc co to było do teraz? To wspomnienie i to wspomnienie. I tamto, i tamto, i tamto. Jeżeli były wszystkie fałszywe, to... Gdzie my jesteśmy? Dlaczego jesteśmy w zabójczej grze? Jak to wie? Moje plany dla ludzkości i ostatniej zabójczej gry trochę się rozpadły. Więc sami się wiecie dlaczego. To jest wciąż proces klasowy. Więc kim ty jesteś? Nie wiem, kim ty jesteś. Co, nie rozumiesz? Ja? Zostałem się mną. Czeraz w tym nie łapiesz. Gdy ta zabójcza gra jest połączona z Hope's Peak Academy, to ci wierzę. To zdecydowanie jest sprawka kogoś, kto przekazuje dalej wolę Junko Enoshimy. Ale my nie mamy nic wspólnego z Hope's Peak, więc już być Junko. Więc kim do cholery jesteś? Jestem mną, nikim innym. O kurwa. Co to jest? O, znacie go, prawda? On był na zabójczej Jabberwock Island. Z Hajime Hinata.
Nie mam na myśli. Nie to mam na myśli. Co ty robisz? Co ja robię? Ja tylko cosplayuję. Cosplayujesz? Hardy cosplay. O mgę. A to nie jest normalny cosplay, ponieważ mogę perfekcyjnie replikować każdą postać. Kto jeszcze? Beninaki, to proszę. Sprawdźcie to. Nawet mój głos brzmi dokładnie tak samo. Czy Junko Enoshima jest także... Tak, to mój cosplay. Mogę reprodukować bez problemu różne postacie i stawać się nimi. To jest talent Ultimate Cosplayera. Wiele postaci? Jak ona może cosplayować uczniów Hope's Peak Academy? Ponieważ Tsumugi powiedziała nam... O to chodzi w cosplayu. Niektórzy ludzie wolą przybierać się za niefikcyjne postaci, co jest niewybaczalne. To jest tak niewybaczalne, że dostałabym kospocztu, jeżeli bym nawet spróbowała. Ale one ma oczy teraz. A, przypomniałeś sobie, jest dokładnie tak. Więc co to oznacza? Co? Jeżeli to, co powiedziałem, to prawda, to Hope's Peak Academy była... Czym była Hope's Peak Academy? Jeżeli Tsumugi może cosplayować ich, jest tylko jedna możliwość. To była fikcja? To fikcja. To wszystko fikcja? Fikcja? Togami. Największe, najtragiczniejsze, najokropniejsze wydarzenie w historii ludzkości nigdy się nie wydarzyło. Hope's Peak, Fundacja Przyszłości i Pozostałości Rozpaczy nie istnieją. Ponieważ to wszystko fikcja. Nic się nie stało w prawdziwym świecie. O nie. Wszystkie te wydarzenia stały się w fikcyjnym świecie znanym Danganronpa. Co? Danganronpa! Niech mi ktoś nagra ten moment, jak on to mówi. Danganronpa! Danganronpa? Co? O czym oni tutaj gadają? Co oni słyszeliście o Danganronpie? Wszyscy jesteśmy tymi postaciami. Co się kurwa dzieje? Co to jest za załamanie czwartej ściany? Dokładnie. Ja i ten ohydny świński wymiot i wszyscy są fikcją. Chwila. Hope's Peak Academy nie istnieje? Nie, ponieważ to fikcja. Nie istnieje w prawdziwym świecie. Co? Czy to jest zaskakujące? Tak, aż do teraz myśleliście, że fikcja była faktem. Ale fikcja jest fikcją. Danganronpa jest fikcją. Ta cała historia Danganronpy została wypchnięta do waszych wspomnień. Z tego powodu uwierzyliście, że ta fikcja była rzeczywistością. Teraz właśnie robimy cosplay, żeby każdy je zobaczył. Cosplay całego szerokiego świata Danganronpy. Cosplay całego szerokiego świata. Więc to wszystko było fałszywe. Wszystko zostało wymyślone. Cały czas myśleliśmy, że to było prawdziwe. Nie wierzę w to. Nie. To jest tak samo, jak było w poprzedniej części. To nam zebrało nadzieję, a po chwili się okazało, że to nieprawda. Myśleliście, że talent Ultimate Cosplayerki jest ograniczony tylko do postaci? To byłoby to co smutne, jeżeli to wszystko... co wielki, zły geniusz mógłby zrobić. Ale może robić znacznie więcej. Może cosplayować cały świat. Więc jeżeli chcesz być moim wrogiem...
To twoje broni jest sam świat Danganronpa. Danganronpa? Sama Danganronpa? Ale dlaczego? Dlaczego miałabyś to zrobić? Dlaczego chciałeś, żebyśmy pomyśleli, że to jest prawdziwe? Cóż, żebyś zahrał w zabójczą grę. To jest świat Danganronpy, wiesz? Nie ma mowy o pomysłu, gram w zabójczą grę. O, może na Nito? Ale nie, byle jaką zabójczą grę. Zabójczą grę, która bierze udział w prawdziwym świecie. Wypełnioną fikcją. Innymi słowy, to jest Ultimate prawdziwa fikcja. Ultimate prawdziwa fikcja? Ale to jest fikcja. Jeżeli tak, jeżeli wszystko nie jest prawdziwe, to świat, który jest w ruiną, też jest fikcją, racja? Świat na zewnątrz jest w porządku, prawda? O tak, oczywiście! Jak podobała się wam ta scena? Nasze studio bardzo ciężko na tym pracowało. Studio? Załoga. Nie ma po co się martwić. O ludźmi zaczęli sami. Tak siak, wracając do naszej rozmowy, możecie po prostu się zrelaksować. Świat nie został zniszczony. Naprawdę? Nie jest zniszczony? To może pójść do domu i... Nie, to się nie stanie. Dlaczego? Świat, jeżeli świat dalej działa, to mamy domy, do których możemy wrócić. Mówiłem, że to się stanie, ty grupy wyglądający jak utwia... A, chwila, to ja. Monokuma, co się dzieje? Czy naprawdę chcesz wiedzieć? Zapomnij o świecie. On nie chce mieć z sobą nic wspólnego. Ściany Akademii są waszym światem od teraz. Świat zewnętrzny nie jest dla was zmartwieniem. Publika się ze mną zgodzi. Prawda, ludzie? Nie wierzę. To jest... To rzeczywiście jest jakieś... Kyoko is my waifu. Czy to naprawdę jest jakiś pojpierdolony show dla psychopatów, gdzie oni są jak jakieś szczury? Co? Kim są ci ludzie? Oni wszyscy oglądali przebieg tej zabójczej gry. Oczywiście to, co tutaj widzicie, jest tylko częścią totalnej liczby widzów. Oglądają nas? Tak jak powiedział Shuichi. To było wszystko ustawione, bo ludzie chcieli to zobaczyć. Więc to wszystko show. Ta cała zabójcza gra. O, czy jaki? Tak, wszyscy w pokrawym świecie oglądają to show. To show. W pokrawym świecie? Zewnętrzny świat jest spokojny sam w sobie. Nie ma tam rozpaczy czy wojen i... Oho. Wszyscy ludzie w tym spokojnym świecie są po prostu szaleni na punkcie tej zabójczej gry. Nie wierzę, że to jest zakończenie. Ja. Dlaczego spokojny świat potrzebowałby takiej gry? Czy to jest naprawdę czy to zmierzasz zacząć jej gry? Bo nie wierzę w to za bardzo. To ponieważ świat zabójczy gry... świat tak pokojowo potrzebuje zabójczy gry. Oho, Celestia. Jest tak bardzo spokojnie. I nie tak nudno.
Stary, dużą ilością spokoju, ludzie się nudzą, potrzebują stymulacji. Stworzyliśmy Ultimate prawdziwą fikcję, żeby Danganronpa spełnia tą potrzebę. Wiesz co, z jednej strony to jest mega głębokie i to jest mega... To jest chyba najpiękniejsze złamanie schematu czwartej ściany, jakie wiedziałem, ale wciąż nie uważam, że to była do końca prawda. W sensie, to nie może być koniec procesu, prawda? Każda osoba oglądająca w świecie zewnętrznym jest ogromnym fanem Rompy. Wszyscy kochają zabójcze gry. Zabójcza gra jest dla wszystkich. Więc to jest semestr szkolny. Każdy zabójcze gry. Każdego. Ta zabójcza gra jest ostatnim wejściem w Danganronpie. Długo oczekiwany sequel, na który każdy czekał. Taka jest prawda zabójcza gry. Czy to nie jest Ultimate prawdziwa fikcja? Byliśmy zmuszeni do gry w jakiejś fikcyjnej zabójczej grze? Danganronpa! Zaczęliście za późno. Nie ma Danganronpy bez Monokumy. Otóż tu jestem, to znaczy, że to jest Danganronpa. What? Co to jest? No poczekajcie, muszę zrobić teraz szybkie cięcie, za chwilkę was wracam. Okej, wracamy. Nie łapiecie? To jest tytuł obecnej Danganronpy, w której jesteście. Świadectwo tego, tego niepohamowanego pragnienia. Przesiąknięte tego świata, które ludzie pragną od Danganronpy. Co masz na myśli? Danganronpa działa tak tylko, ponieważ cały świat się z niej cieszy i ją wspiera. Wiesz co, z jednej strony to jest chyba najgenialniejsze rozwiązanie, jakie widziałem w grach, z drugiej strony jestem trochę zawiedziony. Mam nadzieję, że jest coś jeszcze za tym. Bo jeżeli tak się zaczną 4 gra, to będzie absolutny koniec tej serii. Nie będzie już czwartej części. W sensie, nie będzie to troszeczkę emocji, będzie się czuło, że to jest... Że to wszystko jest takie ustawione w jakiś sposób. Okej, są emocje, są postacie, one są kolorowe, one są zajebiste, one są ciekawe, ale to troszeczkę emocji już nie ma, aż takiego. To nie jest takie zakończenie jak w jedynce, na przykład, gdzie tam dowiadywało się o tych wszystkich rzeczach, gdzie walczyło z dżunglą. To nie jest zakończenie dwójki, gdzie dowiadywało się, że to jest program. Mimo, że to był program, to było mega emocjonujące, bo te pozostałości rozpaczy, to był świetny motyw. Póki co? Dobra, może to dużo się rozgraduje, może to jeszcze nie koniec, prawda? Jak długo to już... Zapomnieliście, który to jest sezon Danganronpy? Jesteście grubsi od mrówek. Shuichi, co ty myślisz? Co? Który to jest numer zabójczej gry? Jak myślisz, w którym jesteśmy w sezonie? Chyba możesz to powiedzieć po logo. No, właśnie. Który to jest sezon? To jest dobre pytanie, no ale... I to nie jest... Jeżeli to nie jest wystarczająca wskazówka, po prostu natarł swe oczy... Moim pasem. Tym, co jest poniżej mojego pasa. Ja pierdolę. Teru. Musiałem spatolić w ogóle cały klimat sytuacji. Ale... O co tutaj chodzi? Naprawdę mam takiego mindfucka i nie wiem, jak się z tym czuć. Po prostu to jest takie dla mnie... przerażające. Co to jest za zabójcze gra? Który numer Danganronpy to jest? Można to powiedzieć z logo? Więc to jest zabójcze gra. To zabójcze gra. ...53? Tere Junko? Chciałem kliknąć.
Czy to będzie 53? Piątka rzymska! Ja pierdzielę, jak ci to jest grube! Mój kurwa Boże! Taki w ogóle potężny... Potężne coś ukryte w samym tytule, to jest... Wow! Ding ding, poprawna odpowiedź, to jest 53 sezon Dania Rampy. Niesłabe, Dania Rampa V3. Oficjalne imię jej to Dania Rampa 53. Dania Rampa 25 była najlepsza. Zaczyna się... Despair Beyond Hope. Malcolm Returns. Hope's Name. Despair Beyond Dania Rampa. Ale powymyślali logotypów dużo. Birth of Despair. O my kurwa gry. OMG! Zaczynając od Home Speed Academy, arki w Dania Rampie 1, 2, 3 i 3 zony szły dalej, a z tym coraz więcej zabudził gier. A czy te wszystkie gry anime stworzyły Ultimate realną fikcję? I teraz jesteśmy w 53 sezonie Dania Rampy. Wow. 53 sezon? Co? Ta literka się zmyliła? Cóż, zdarza się. Ale nawiązanie, mój Boże! A czy to jest głupie? Czasami coś, co jest literą, wygląda jak numer? Pamiętacie pierwszy proces jedynki? Mój Boże, szanuję absolutnie. Naszym tytułem jest 53, ponieważ to jest 53 gra, w której jesteśmy Ryuszem. To miała być strzezówka, ale cokolwiek. Wystarczy. A to jest 53 sezon? Niektórzy spodziewaliby się czegoś tam od postaci. A wy macie wspomnienia tylko z pierwszych dwóch. Żebyście nie poznali nikogo innego. Dlatego zlimitowałem się do cosplayowania tylko postaci z Hope Speak. Sprytnie. Wciągasz już? Ta zabójcza gra to jest 53 sezon Dania Rampy. 53 Dania Rampa. Czy to jest potwierdzenie, że powstanie Dania Rampa 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej aż do 53? Wow, ale by było, co? Uwięzieni w fikcyjnym, inspirowanym Dania Rampą w świecie i zmuszeni do zabójczej gry. Tego wymaga od was świat. Tak, jestem geniuszem, ale prawdziwy geniusz, który zmusza was do tego wszystkiego? To ludzie z zewnętrznego świata. Ja jestem mastermindem, ale te komentarze są creepy. Shit tier? Shit-tier to tam, gdzie jest postać Angie i postać Hiyoko. No. Ludzie z zewnętrznego świata są tymi, którzy was do tego zmuszają. Cały świat jest prawdziwym geniuszem? Powodem, dla którego stworzyłem ten świat? Powodem, dla którego gracie w zabójczą grę? To wszystko przez zewnętrzny świat. I chęć do tego, wiecie? To nie tylko ja. Wszyscy są w tym projekcie. Projekcie? Co? Ta muzyczka z pierwszego procesu. Nie wiesz co to jest? Masz ci przecież oleju mózgu czy coś? To znaczy, że zabójcza gra... Że ci, którzy sterują tą zabójczą grę, nie są takimi psycholami jak pozostałości rozpaczy. Oni są po prostu menedżerami. Dosłownie. Więc chcę zgadnąć wasz szał. W trakcie
kompania jakby prali to show. Naprawdę? O Boże, co się tutaj dzieje? W życiu bym się nie spodziewał, że teraz się zakończy to wszystko. Właściwie się jeszcze nie zakończyło, ale... To nie jest to chyba. Pewnie to, tak? To jest film Danganronpa? Ojejku. Nagle nie da się niczego tutaj sprzątnąć? No a to będzie, prawda? The fuck? Z jednej strony to jest ultimate epickie, z drugiej strony to jest takie trochę niesatysfakcjonujące. Team Danganronpa? Ha, kompania, która stworzyła Danganronpa, nazywa się Team Danganronpa. Chyba trzeba odrobić się pracę umową. Widownia wiedziała odpowiedź od razu. To jest też w napisach końcowych. Na początku. A czy to znaczy, że my też jesteśmy fikcją? Bugasz się co robisz z tych części. Ale fajnie, że porobili te loga, nie? Cena nie jest jeszcze skończona. Bo my jesteśmy 53 ekipą. No cóż, naprawdę nie wiem co powiedzieć. I'm also a part of Team Danganronpa. Drużyny Danganronpa. Robimy najlepsze środowisko zabijania. Wszyscy cieszą się aż pracą. Nasz najnowszy projekt to Danganronpa V3, zabójcie Ra. Zabójcie Harmonia. Taka niesamowicie ekscytująca zabójcie Ra, która została przeniesiona do świata przez Ultimate prawdziwą fikcję. Zamknij się. Zamknij się. Stworzyliście cały fikcyjny świat. Chcieliśmy zrobić to fikcyjną zabójczą grę? Nieważne jak wiele fałszywych wspomnień, nam daliście. Nie jesteśmy fikcyjni. Jesteś tego pewien? Co? Herciar, nie chcę już... Zero. Pozwólcie mi iść do domu. To niemożliwe. Czyli nie mówiłam, że nie macie już dom, do którego możecie wrócić? Co? Dlaczego nie? Ponieważ jesteście jak my. Istniejecie tylko w świecie Danganronpy. Tak jak wy? Ha! Dalej nie łapiesz? Musisz po prostu zadać sobie jedno pytanie. Kim do cholery jesteście, ludzie? Kim my jesteśmy? Kim jesteśmy? Wszystkimi postaciami? Jesteśmy tacy sami.
just like you. Jesteśmy tacy jak wy? Tak, racja, jesteście wszyscy inni. A ja nie było, że to jest błąd, ani że to jest dobrze, jakby. Czy ja podjąłem sobie wybór? He? Jesteście fikcyjnymi postaciami, stworzonymi tylko na zabójcie gry. Nic nie możecie z tym zrobić, niestety. Danganronpa jest czymś własnością. O czym gadasz? Nie jesteśmy fikcyjni, żyjemy i jesteśmy żyjącymi, oddychającymi ludźmi. Wasza egzystencja jest tylko tworzywem, niezależnym z właściwą krwią i kośćmi. Tak, wszyscy jesteście fikcyjni. Wy, którzy siedzicie tam za czwartą ścianą, już to wiecie, racja? Nie wyglądaliście tak, kiedy po raz pierwszy wchodziliście do Ultimate Academy. To byliście prawdziwe. Teraz jesteście fikcyjnymi postaciami. Teraz jest prawda. To jest prawda? Więc nasza prawdziwa tożsamość. Normalni ludzie? Jesteście normalnymi, zwykłymi, coś innymi ludźmi, bez żadnego ultimate talentu. Co? Kiedy przyszliście do Akademii po raz pierwszy, byliście zwykłymi, nudnymi, coś innymi uczniami, uczniami liceum. Byliście zwykłymi uczniami, bez talentu, takim jak ja. Ale zwykłe, codzienne postacie nie mają prawa być w danej rampie. Ani w Peccatorum. Wy zostaliście dostosowani do waszych nowych ról. Proste? Proste. Wszyscy przypomnieli sobie to dzięki pierwszemu Flashback Lightowi. Nadaliśmy wam osobowości, talenty i no, stworzyliśmy was, żebyście stali się innymi postaciami. Teraz w tym cudownym dokumencie zrób mordercę. Stworzenie mordercy. Nie wiem. Wtedy zaczął się prolog tej historii. Co znaczy, że ultimate talenty są tylko fikcją. Nasze talenty też? Tak. Wasze talenty to kupa kłamstw. Mam myśli, one pasowały do was w jakimś tam stopniu, ale większość to efekt placebo. Jakby forma autosugestii. Wiecie. Jeśli będziecie to robić, to zadziała. Ale to nie tylko wasze talenty. To wasze osobowości, rodziny, wspomnienia. To wszystko fikcja stworzona przez Flashback Light. Czy naprawdę możecie powiedzieć, że nie jesteś fikcyjni w tym momencie? Nawet jeżeli ciało jest prawdziwe, tożsamości, osobowości, talenty i przeszłość to wszystko fikcja. Czy naprawdę możesz powiedzieć, że nic z tego nie jest fikcją? Pira, o czym wy lęcicie? Nasze tożsamości, osobowości, talenty i przeszłość to wszystko fikcja? To głupie. To nie głupie. Czy nie to chcieliście? My chcieliśmy tego? A, nie przypominasz sobie. Ale wy byliście z zewnętrznego świata. To nic dziwnego, że chcieliście być częścią serialu, którego kochacie. Nie. Nie ma szans. Nie powiesz chyba, że chcieliśmy uczestniczyć w tej zabójczej grze. To niemożliwe. Jak mogliśmy... Proszę, spójrzcie na to. Numer 154. Moje imię to... Byłem zawsze ogromnym fanem Danganronpy. Chciałem w nim być. To ja. To jestem ja. Jeżeli byłbym uczestnikiem,
Chciałbym być ultimate detektywem. Wiem, że parę było w przyszłości i zawsze kochałem te postaci. Chciałbym być jednym z nich. Ale nie muszę być detektywem. Będę czymkolwiek w tym show. I naprawdę. Zrobię wszystko, żeby być częścią Nerda Rampy. Obiecuję, że jestem wybrany, będę pracował tyle, ile mogę. Będę wymyślał najlepsze, najbardziej okrutne morderstwa, obiecuję. Wszyscy to pokochają. Aha, Ultimate Detective nie był jeszcze podejrzany, więc na pewno dam sobie radę. A widzicie? Finder na Rampy chcieli, żeby tego, bo to byłoby genialne. Myślę też o perfekcyjnym ukaraniu dla Ultimate Detective'a. Co to było? Czy byłeś to Shuichi? Nie, niemożliwe. Nigdy nie powiedziałem czegoś takiego. Nie powiedziałabyś tego teraz. Ale to ty zanim przyszedłeś do show. Co? Kiedy zaczęliśmy twoje nagranie, mieliśmy inspirację. Najsłabszy ultimate detective kiedykolwiek. Czy to nie byłoby świetne patrzeć, jak dorasta? No to sprawiliśmy, że twoja postać dołączyła do rangu. Nie byłeś wcale inny. Zgłosiłeś się i zostałeś wybrany. Zgłosiłeś? Tak. Byłeś taki podekscytowany, kiedy zostałeś wybrany. Chyba to było chwilę po tym, jak otrzymałeś swoją Ultimate Garderobę. Ha? Co najlepsze? Ładnie wyglądasz. Teraz wyglądasz bardziej jak Ultimate. Ultimate? Naprawdę? Teraz wspomniane, które tak bardzo czekaliście. O tak, do dzieła! Kiedy pieczęć zostaje złamana, zacznie się zabójcza gra. Zabójcza gra? Masz na myśli, że jesteśmy wybrani? Jesteś wybrani? Naprawdę? Super! Naprawdę? Też jestem wybrana? Wow, ale to... Wow, nie wiem, już smutno mi. My naprawdę to powiedzieliśmy? To kłamstwo. Nie mam takich wspomnień. Zapomnieliście to. Przez flashback light, który na was użyliśmy. Ludzie, którym byliście, zniknęli. Jesteście teraz fikcyjnymi postaciami. Czy w końcu rozumiecie? Jesteście fikcyjnymi postaciami z krwi i kości. Więc chyba macie gdzie wrócić. Wszystko to jest fikcją. Z mojej przyjaciele i rodzina, moje całe życie, zanim tu przyszłam. Wszystko fikcja. To jest właśnie historia postaci. Nie możecie wrócić do domu, ponieważ nie ma takiego miejsca. Tak samo jak nie ma korporacji Togami w prawdziwym świecie. No przestań, biakuję, nawet tak nie mów. Jedyne miejsce, gdzie mogą żyć w fikcyjnej postacie, jest w fikcyjnym świecie. Tylko w tym świecie. Tylko w Nerda Rampie. Tylko w tym świecie? Tak, miejsce, w którym jesteśmy uwięzieni, to świat Nerda Rampy. Dlatego nie możecie stąd wyjść. Dlatego waszą jedyną opcją jest kontrolowanie zabójczej gry. Jesteście fikcyjnymi postaciami, żeby się zabić. Tego chce świat. Dlatego nie macie jak uciec. Wystarczy. Nie chcę nic więcej wiedzieć. Wystarczy mi. O, ta reakcja. Czy to może być, że poczułaś się, upadasz w rozpacz? W takich momentach potrzebujesz poszukać wsparcia w przyjaciołach. Ale twoi przyjaciele też są wirtualni. Nie? Na przykład, nawet choroba Kaito była mu dana jedna część jego postaci. Co? To ja wymyślałem tą część fabuły i dałam mu wirus. To ja też wymyślałem tą fabułę, gdzie zarwujesz się w Kaito. Co ty mówisz? A to Zdenko! Czy ona mnie zawsze broniła, ponieważ... Powiesz tak, moja postać. To samo... To się mnie. Postać stworzona, żeby przynieść takie rozradowanie w zabójczej grze. To samo u mnie.
Więc Zabójcza Dra jest wypełniona takim ekscytacją. Nawet moje gacie zaczęły puchnąć. Zaczęły puchnąć. Przepraszam. Mówisz nam... Mówicie nam, że to wszystko kłamstwo? Nawet moje uczucia? Nawet one były kłamstwami? Jeżeli będziecie nazywać fikcję kłamstwem, to tak. Wszystko w tym świecie jest napisane. Wszystkie nasze słowa i akcje to tylko kłamstwa. Na przykład, nie do złamania przysięga braterska jest tylko prostą linią fabularną. Tyle powiedziałeś, brachu, ale to była niesamowita linia fabularna. Nawet to, co Kaede powiedziała, co poruszyło serce Shuichiro. Ja pierdzie, a to jest po prostu masakra jakaś totalna. Co? Wierzę w ciebie, powinieneś zdecydowanie wierzyć w siebie. To było kłamstwo, ponieważ prawdziwa Kaede powiedziała... Jestem idealna do zabójcie gry. Nie mam żadnej wiary w ludzkość. No, jak czuć to bym ja, to jest zdecydowanie Neri. Perfidnie. A kto by zapomniał o inspirującej linijce Kaito? Nie zapominajcie, niemożliwe jest możliwe. Wszystko, co musicie zrobić, to po to sięgnąć. To było kłamstwo, ponieważ prawdziwy Kaito powiedział... Nie tylko będę w Danganronpie. Zabiję wszystkich i wygram. Jezu, jak oni wszystko spłycają, ja pierdolę. Kiedy będę sławny i bogaty, nie będę musiał się martwić o to, co jest niemożliwe. Wszystko fikcja, to wszystko kłamstwo. Wszystko, co się stało w tej zabójcie trze, to kłamstwo. To wszystko to kłamstwo? Powodem, dla którego wszyscy jesteśmy tutaj, przez to wszystko, co tutaj się stało, byłem w stanie się zmienić. Próbowałem żyć dla nich. Tak bardzo starałem się być pozytywny. Ale jeżeli to wszystko jest kłamstwem... Wow, ale to musi być uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że twoje życie nie ma kompletnie sensu. Dlaczego ja tu jestem? Dlaczego w ogóle przetrwałem tę drugą? To jest fikcja. Nie ma większego znaczenia. Izuru Kamakura, tak on się nazywał. Właśnie. Nie ma sensu... Nie ma większego sensu ani śmierci, ani życie. To wszystko fikcja. Nie ma w tym żadnego znaczenia. Ech, to jest takie ohydne, że mogę tylko żygnąć. Ach, to chyba ma sens, że nie uwierzyliście w to wszystko. Co wy na to? Czujecie już rozpacz? To byłoby straszne, jeżeli nie poczulibyście rozpaczy pod naszym panowaniem. Co? Danganronpie chodzi o rozpacz. Dla którego ta zabójcza gra jest taka popularna? Dlaczego ma 53 sezony? Tym powodem jest rozpacz. Widzowie kochają patrzeć na rozpacz. Ja to wszyscy ludzie wyglądają na taki szczęśliwy, widzicie? Co to jest? Rozpacz? Czy to jest rozpacz? Teraz chce zewnętrzny świat? Teraz są od nas? O, nie macie już energii, żeby wrzeszczeć? Cóż, krzyczenie pomaga. Na pomoc jest bezużyteczne dla fikcyjnej postaci. To sprawia, że widz jest jeszcze bardziej zdeprawowany i ma większą obsesję niż czy jakąkolwiek szkodę. Oni oglądają, wiedząc, że nie powinni,
Porozumiewaj to wszystkiego. To zepsucie jest częścią zabójcze gry. Takiej gry śmierci. To się tyczy każdej zabójcze gry. To się tyczy całej Danganronpy. Wow. Więc co mamy zrobić? He? Co to było? Więc co mamy zrobić? Co się z nami stanie? O czym wy gadacie? Nie chciałeś zakończyć, zrujnować proces klasowy i zakończyć zabójcze gry? Dalej idź i zatrzymaj to. Spróbuj zatrzymać świat, który ma poczucie tyle obsesję. Nie ma jak to zatrzymać. To niemożliwe. O, już się poddajecie? To wszystko kłamstwo, prawda? Ja? Wszyscy tutaj? Wszyscy, którzy zginęli? Wszystko to kłamstwo, racja? Nie mogę walczyć. Za kłamstwo? Prawda? A co się dzieje? Władzisz rozpacz? Nieważne jak urosłeś, Shuichi, wciąż jesteś słaby. Teraz ci wiesz, że to wszystko kłamstwo. Znowu stajesz się słabiutkim ultimate detektywem. To nas rozraduje. To jest rozpacz pasujący do Danganronpy. A. To było niesamowicie rozczarowujące. Ale chyba w porządku. Wciąż trzymam się scenariusza. To nie może być koniec. Wszystko jest kłamstwem. Wszystko jest bez sensu. Wszystko, co zrobiliśmy. Wszystko, czemu stawiliśmy czoła. Wszystkie uczucia. Całkowita ciemność kłamie. Nieważne jak wiele z realiów rozwiązałeś. Zraki były fikcją. Wszystko zostało napisane. To wszystko się skończyło. To było i tak kłamstwo. Nieważne co zrobisz. Wszystko się skończyło. Niemożliwe. Ja mam nadzieję. Niemożliwe. Jak kurwa bad end? Czy to jest koniec? Proszę, powiedz mi, pytam ciebie. Zawsze kiedy mam problem, mój wewnętrzny głos daje mi, prowadzi mnie. Jesteśmy Kibo? To prowadzenie jest tym, co mnie tu przyprowadziło. Nie sądzę, żeby to był błąd. Więc zaufam ci. Proszę, powiedz mi, co powinienem zrobić. Podejm swoją decyzję. Piszę gdzieś indziej, bo to kurwa nie wiadomo o co tutaj chodzi, czy ja coś źle zrobiłem, czy nie. Co tu się dzieje? Okej. Nie rotujemy. Remedy to jest... Co to jest Remedy dokładnie? Czekajcie, sobie zobaczę. Na boku szybko. Zaradzić. Słyszę twój głos kryształowo czysto. Będziesz naszą nadzieją, Kibo? Mój wewnętrzny głos powiedział mi, że muszę odkupić tę sytuację. To ja się nie poddam. Nie poddam nadziei aż do końca. Co? Nie możemy się poddać, nieważne. Nadzieja zawsze jest przed nami. Trzymajmy głowę wysoko i szukajmy nadziei, szczególnie w najmroczniejszej rozpaczy.
Nadzieja? Ha? Jaka nadzieja? Sama powiedziałaś, ta zabójcza gra to jest ultimate prawdziwa fikcja. Jeżeli to jest i prawdziwe i fikcyjne, to nie wszystko jest fikcyjne. Nawet jeżeli ten świat to fikcja, nawet jeżeli my jesteśmy fikcją, na pewno jest coś, co możemy zrobić. Na pewno jest sposób, żeby przejść przez to. Nie poddam nadziei. Nigdy. O Jezu, jesteś wkurzający. Zewnętrzny świat nie chce rozpaczy. On też chce nadziei. Jeżeli nasze głosy dosięgną do zewnętrznego świata, to co mi mówi mój zewnętrzny głos, to to? O, swój wewnętrzny głos? To jest głos zewnętrznego świata. Co? Wiem, bo napisałem też twoją linię fabularną. Nie byłoby szans, żebym nie wiedziała, kto z tobą gada. Rozsłyszysz. To jest głos zewnętrznego świata. Głos zewnętrznego świata? Od startu tej zabójczej gry miałeś unikalną rolę. Jesteś surrogatem widowni? Czy takim jakby pośrednikiem? Twój wewnętrzny głos pozwala ci komunikować się między tobą a widownią. Ta funkcja istnieje, żeby widownia była zabawiona. Teraz powiedz mi, jaki jest twój wewnętrzny głos? Mów głośno i nie wahaj się. Jaki jest mój wewnętrzny głos? Jestem... w ogóle teraz jesteś śmieci, bo rozumiem. Jestem surrogatem widowni. Cały czas się komunikowaliśmy, więc... To są... Głosowania publiki. To są ankiety publiczne? Doskonale! Dokładnie! Taka właśnie jest prawda! To jest dwustronna komunikacja, która pozwala ci uczestniczyć w programie z domu. Taka jest prawdziwa natura twojego zewnętrznego głosu. Rezultat ankiety. Głos, w którym się opierałem, była tylko publika? Odpowiadająca na pytania w ankiecie? Wszystkie twoje ruchy były dyktowane przez odpowiedzi widowni w ankiecie. W tym sezonie Danganronpa głównym mykiem jest udział widowni. Antena w twojej głowie pozwala ci odbierać ich sygnał. To jest antena? Kiedy antena się złamała i oszalałeś, to był nas wielki problem. Zostałeś jakby... Zostaliśmy zasypani skargami od widowni. A to nie twoja jedyna rola. Jesteś też kamerą widowni. Kamerą? Jesteś oczami. Samej widowni. Oczami widowni? Świat zewnętrzny oglądał to wszystko z twoich oczu cały czas. Gdy może się poczuć, jakby byli częścią świata Danganronpy. I to wszystko dzięki tobie. Dlatego cieszę się, że przetrwałaś tak długo. Bo mogę teraz sprawdzić świat wewnętrzny w rozpacz. Rozpacz? Przekaźnik widowni wpada w rozpacz, więc widownia też to robi. Sprawiając, że wpadniesz w rozpacz, sprawię, że cały świat wpadnie w rozpacz. Moja rozpacz oddzieli fikcję od faktów i zniszczy samą rzeczywistość. Czy to nie jest najlepsza rozpacz? Dlaczego tyle się starałeś? Czy Junko Onoshima to nie jest sam prosty? O Kibo, mon petit dodo. Mój cosplay jest perfekcyjną reprodukcją. Gdzie? Robię teraz, co by chciał zrobić w postaci, której cosplay jest tego częścią. Dlatego chcesz, żeby cały świat popadł w rozpacz?
to pożenione. A to jest cały sens Zelda Rampy. Zobaczcie świat, chcę zobaczyć okropne ustawienia i zapłaty. Co może być bardziej okropne od fikcyjnej rozpaczy przy dostającej się prawdziwego świata? Nikt nie spodziewał się tak beznadziejnego zakończenia. Beznadziejna w sensie takiego pozbawiona nadziei, a nie beznadziejna w sensie słabego. Teraz tylko zaznaczam. Nie. Nie poddam się rozpaczy. Ha? Jeżeli jestem pośrednikiem publiczności, użyję mojego wewnętrznego głosu, żeby przekazać nadzieję do prawdziwego świata. Powiedziałem ci już, kurwa mać. Oni chcą rozpaczy. Nie ma jak przekazać nadziei widowni, która ogląda zabójczą grę. Nie, mój wewnętrzny głos powiedział mi, co zrobić. Muszę to odkupić. Naprawić. Jeżeli to jest głos zewnętrznego świata, to świat zewnętrzny chce nadziei. Nie zaufam zewnętrznemu światu. Zaufam nadziei. Ultimate robot nadziei. Kibo, prawda? Wow. Będziemy teraz strzelać nadzieją we wszystko? Co to jest? Co to jest? Dowiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ w tym momencie będę kończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jest mega plot, więc nie wiem, mogę co o tym myśleć. Muszę chwilę potem ochłonąć. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do opisu, gdzie macie linki do Pekatorum, fanpage, Facebooków, Instagramów, wszystkiego, więc proszę was, polajkujcie, pofollowujcie. To jest bardzo ważne, bardzo pomaga w rozwoju. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia być może w ostatnim odcinku z głównej serii Danganronpy. Zobaczymy. Nie wiem, ile zostało, ale podejrzewam, że już niezbyt dużo. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.